Ewolucja to termin dotyczący tylko jednego organizmu. Jest nim jaźń. Jaźń jest wszechświatem, alfą i omegą, Bogiem, nieskończonością. I jest to jedyna rzecz, która ewoluuje, ponieważ wszyscy jesteśmy częścią jaźni. Nic nie przechodzi procesu ewolucji samotnie, nie przynosząc korzyści całości. Więc kiedy myślisz, że istnieje kontrolująca nas elita, tajemnicza ręka wiodąca planetę ku destrukcji, gdy myślisz, iż bliski jest koniec, apokalipsa, Armagedon, i gdy wydaje ci się, że jako gatunek jesteśmy skazani na zagładę, to nie oni, ale ty sam powodujesz, że tak się dzieje. I to z dobrego powodu. Ewoluujesz. Przestań obwiniać wszystkich i wszystko inne. Przestań obawiać się globalnej tyranii i katastrofy. I zwróć uwagę, bo świat chce ci coś powiedzieć. Chce ci powiedzieć dokładnie, co jest z tobą nie tak i jak to naprawić. Nie szukaj na zewnątrz, lecz zwróć się do samego siebie, bo prawda mieszka we wnętrzu człowieka. Święty Augustyn. Wszystkie główne religie odnosiły się w swych naukach do wewnętrznego przewodnictwa Chrystusa, Atamana, wewnętrznego Boga. Christine Comstock. Stworzenie. Uważa się, iż Ziemia powstała 4,6 miliarda lat temu. W ciągu pierwszych 150 milionów lat zaczęła się ochładzać i uwalniać z litosfery gazy, które utworzyły pierwotną postać atmosfery. Przed pojawieniem się atmosfery, promieniowanie ultrafioletowe Słońca powodowało, że na Ziemi nie było warunków do życia. Ale w miarę schładzania się Ziemi, w atmosferze skraplała się woda i kumulował się tlen, tworząc organiczne składniki. Z nich zrodziły się organizmy jednokomórkowe, a potem rośliny. W miarę upływu czasu, łańcuch ewolucji postępował. W końcu pojawił się nasz gatunek, który nie pasował tutaj tak dobrze jak reszta. Ciąża ludzka trwająca 9 miesięcy odzwierciedla 3,8 miliardów lat ewolucji życia na Ziemi. Ludzki embrion powtarza ewolucję wszystkich gatunków. Gdy sperma jednoczy się z jajem, powstaje organizm jednokomórkowy. W ciągu paru godzin ta komórka dzieli się i zwielokrotnia gwałtowniej niż u jakiegokolwiek innego gatunku. 4 tygodnie później embrion rozwija skrzela niczym u stworzeń wodnych. Kilka tygodni później rozwijają się płuca i ogon, wyglądający na gadzi. Odtąd można rozpoznać, że to ssak, potem widać, że naczelny. Później zrzuca lanugo, czyli meszek płodowy, i w końcu zaczyna przypominać ludzkie dziecko. Ciało ludzkie jest zespołem około 50 bilionów komórek. Wszystko, co robi ciało, robi też komórka. Komórki mają układ oddechowy, odżywiają się, czują, myślą i komunikują z innymi. Biliony komórek tworzą jeden organizm zwany ludzkim ciałem, a miliard ciał ludzkich współtworzy organizm nazywany przez nas Ziemią. Ziemia ma więcej podobieństw z ludzką anatomią niż przypuszczasz. Ziemia ma swój własny generator elektromagnetyczny, tak jak ludzkie ciało. Badacze stwierdzili, że przez komórki okołonerwowe znajdujące się w każdym nerwie ciała przepływa stały prąd elektryczny. Ścieżki tego przepływu nazywane są meridianami i były używane w akupunkturze co najmniej od 2000 lat.
Jeszcze wcześniej wspomina się o ścieżkach smoka, czy liniach geomantycznych, na których wznoszono wiele struktur megalitycznych, wyznaczających meridiany Ziemi. Te meridiany energetyczne generowane są przez częstotliwości rezonansowe Ziemi, zwane rezonansem Schumana. Każda planeta ma swoją częstotliwość, uzależnioną od obwodu i średnicy, oraz szybkości orbitalnej i obrotowej. Częstotliwości te zaczynają się przy 7,83 Hz, a kończą na 43,2 Hz, czyli siódmej harmonicznej, co koreluje z siedmioma czakrami. A największym odkryciem co do naszej Ziemi jest jej świadomość. Widzialnym atrybutem świadomości jest pole energetyczne, kierujące kształtowaniem się organizmów. Morfogeneza jest terminem naukowym, wyjaśniającym tworzenie się tkanek, organów i całych organizmów. Świadomość jest siłą stwórczą całego wszechświata. Ma różne nazwy, jak Bóg, Hashem, Krishna, przyroda, pole czy bóstwo. Cały wszechświat jest tak naprawdę żywym, świadomym siebie organizmem. Może nam być trudno to pojąć z powodu ograniczeń, jakie stawia nam nasz język. Gdy słyszymy termin świadomy organizm, mamy tendencję, by antropomorfizować go, przypisując mu ludzkie cechy, nie patrząc na to, co to znaczy, że organizm jest świadomy. Organizm to z definicji jakakolwiek żywa istota, zdolna do reakcji na bodźce, reprodukcji, wzrostu i rozwoju oraz utrzymywania homeostazy jako stabilna całość. Nasz wszechświat ma wszystkie te cechy. Świadomość naszego wszechświata odpowiada za kształt i cele, które przybiera wszelka materia. Częstotliwości rezonansowe Ziemi są rezultatem jej kształtu. Odpowiadają one za rytmy biologiczne, takie jak cykl menstruacyjny i rytm okołodobowy, a także za schematy emocjonalne i behawioralne. Częstotliwości te odbierane są przez florę i faunę, które stanowią instrumenty biologiczne reagujące na wzory fali. Wzory fali rezonują w strukturze czaszkowej naszej głowy i skupiają się w centrum mózgu, gdzie znajduje się szyszynka. W wielu kulturach uważa się, że szyszynka stanowi duchowe trzecie oko związane z intuicją. Kartezjusz nazywał je siedzibą duszy, gdzie spotykają się ciało i umysł. Każda komórka naszego ciała odbiera impulsy elektromagnetyczne z centralnego układu nerwowego. Otrzymuje dokładnie taki sam impuls, jaki rozpowszechnił się w każdym instrumencie biologicznym z Ziemi. Wyjaśnienia naszej świadomości podejmowała się religia, nauka i filozofia. Lekceważenie biologicznej natury jakiegokolwiek organizmu powoduje choroby. Oddzielenie od natury, wygnanie z Edenu, pomieszanie języków to wszystko symptomy nie biblijnego Boga, ale prawdziwej jaźni. Największym i jedynym zagrożeniem dla nas samych jest utrata jaźni, śmierć naszej boskości. Przedzierając się przez morze informacji historycznych, znajdując niewiele mądrości, musimy zrozumieć, jak doszło do tego, że zgubiliśmy swą jaźń. W świętych księgach i antycznych pismach, pozostawionych przez naszych przodków, odnajdujemy niesamowite podobieństwa historii stworzenia, wielkiego potopu, wojen bogów, Mesjasza umierającego za grzechy ludzi, proroctw o czasach ostatecznych i podobnych postaci. Te powiązania zachodzą między kulturami, które rzekomo nie kontaktowały się z sobą z powodu odległości geograficznej i czasu. Wspólny dla wszystkich mitologii wątek ma swe korzenie w gwiazdach. Jednym z najbardziej odkrywczych kwestii jest walka między bogami w niebie i wynikła z tego powódź. W Biblii Lucyfer walczył z Bogiem. Został pokonany i zrzucony na ziemię. W micie o stworzeniu świata, Enuma Elish, znajdujemy podobną historię, gdzie Tiamat, pokonana przez Marduka, zostaje zrzucona w otchłań Apsu. I chaos, Tiamat, matka obu. Wody Apsu i Tiamat wymieszały się razem, Enuma Elish. Oznacza to, iż bezładne wody Tiamat połączyły się ze słodkimi wodami Apsu. Apsu był sumeryjsko-akadyjskim bogiem podziemnej otchłani. Tiamat, zwany też Lucyferem, znany był jako wąż lub smok i został zwyciężony przez Marduk.
Marduk był ojcem Nibo, Merkurego, który to jest odpowiednikiem zoroastryjskiego Mitry, egipskiego Anubisa i gnostycznego Hermesa Chrystosa. Najnowszą wersją Merkurego jest jednak Archanioł Michał z Biblii, który pokonał Lucyfera i zesłał go do podziemi lub piekieł. Historia ta ma znaczenie astrologiczne w Biblii oraz w wielu innych antycznych pismach. Tu dochodzimy do historycznego zdarzenia, odnotowanego przez wielu badaczy, dotyczącego kosmicznego wstrząsu i historycznej powodzi. William Comyns Beaumont stwierdza, powódź uwiecznia kolizję z Ziemią upadłej planety, a właściwie komety, nazwanej później Satanem. Zastanów się, o czym to świadczy. Stwierdza on, że planeta nazwana później Satanem zderzyła się z Ziemią, powodując powódź odnotowaną w Biblii i innych mitach. Lucyfer lub Tiamat był planetą znaną antycznym kulturom jako ten, który błyszczy. Smog wzburzonych słonych wód. Światło słoneczne, podświetlające wodną powierzchnię tej planety, powodowało, że świeciła konkurując na niebie ze Słońcem. Stąd też mit Lucyfera rywalizującego z Panem. Panem w tym przypadku było Słońce, podtrzymujące życie i dające Ziemi ciepło. Planeta Tiamat, czy Lucyfer, została zniszczona w kataklizmie, który rzucił wodną planetę w ziemską czeluść. W księdze Enocha napisano, i ujrzałem gwiazdę spadającą z niebios. A gdy upadła na ziemię, ujrzałem, jak ziemia pogrąża się w otchłani. W mitach Indian Ute znajdujemy, Słońce zostało rozbite na 1000 kawałków, które spadły na ziemię, powodując wielki pożar. Następnie Tawac uciekł przed destrukcją, którą misternie upłuł, a gdy uciekał, płonąca ziemia wchłonęła jego stopy, nogi, ręce i ramiona, aż w końcu napuchnięte od gorąca oczy Boga pękły, a łzy wywołały powódź, zalewając ziemię i gasząc ogień. Mit Indian Ute. Ten mit przypomina Enuma Elish w przekładzie Stephanie Daly, w książce Mity Mezopotamii, która wyjaśnia, że oczy Tiamatu stały się źródłem rzek Tygrys i Eufrates. Jak napisano w Księdze Objawień, i nastała wojna w niebie. Michael i jego aniołowie walczyli przeciwko smokowi, a smok i jego aniołowie odpierali atak. Wielki smok został powalony, ów antyczny wąż zwany diabłem lub satanem, stojącym za upadkiem świata, został zrzucony na ziemię. Rzymska mitologia Owidiusza przedstawia historię Faetona, który był inną nazwą wodnej planety Lucyfer bądź Tiamat. Wedle tej historii Faeton był synem Słońca, który chciał stać się na jeden dzień Słońcem. Faeton pokusił się o to, a Jowi, znany też jako Marduk, zniszczył go, rzucając na ziemię w płomieniach, ugaszonych później przez olbrzymią powódź, wody z rzeki nigdy wcześniej nie widzianej. Wspólnym mianownikiem tych historii jest fakt, że słonowodna planeta, Wielki Smok, Lucyfer, Tiamat, Faeton, została pokonana i upadła na Ziemię, gdzie spoczywa teraz w czeluściach zwanych piekłem. Daje nam to zarys historii Lucyfera, buntującego się przeciwko Panu, pokonanego i wygnanego do świata podziemi. Ale jak wiadomo, zarys jest tylko kanwą historii. Wewnętrzne znaczenie, sedno mitu, przychodzi wraz z głębszym zrozumieniem istoty każdej z planet. Nie tylko fizycznej planety, ale jej świadomego ducha. Obecnie wiadomo, że proporcje i prędkość planet dają im szczególne, indywidualne częstotliwości, sterujące biologią i wzorcami zachowań. Planety te odzwierciedlają ludzkie archetypy psychologiczne. W czasach starożytnych prawdopodobnie najważniejszym polem badań były studia nad nieboskłonem. Ciała kosmiczne i ich ruch po niebie były symbolicznym odzwierciedleniem wewnętrznych właściwości świadomości ludzi i wszystkich organizmów. Przestarzała nauka wyjaśnia tylko działanie fizycznego świata odbieranego pięcioma zmysłami. Tylko ezoteryczne religie, mistyka i fizyka kwantowa próbują wyjaśnić, czym są myśli i emocje w świecie odbieranym zmysłami. Obecnie rozumiemy też, że ludzkość jest zbiorem komórek ziemskiego organizmu. Dlatego też Ziemia jest wyższą formą organizmu, który nas kształtuje.
Ten nadrzędny organizm, jak i inne ciała planetarne, kierują się świadomością, podobnie jak każdy człowiek z osobna. Dlatego newtonowska wiara w to, że ciała niebieskie są tylko martwymi formami, dryfującymi w przestrzeni, jest równoważne twierdzeniu, iż ciała ludzkie są niczym więcej jak tylko grupą pierwiastków w ruchu. Wiemy, że to nieprawda, gdyż czujemy, myślimy, a co więcej, widzimy owoce świadomości, stwarzającej to, co nazywamy życiem. Platon napisał: w rzeczy samej ten świat jest żyjącą istotą, wyposażoną w duszę i inteligencję. Pojedyncza żywa istota zawierająca wszystkie inne żywe istoty, które w swej naturze są spokrewnione. Co więcej, kosmos jest jedną wielką żywą istotą, zawierającą w sobie wszystkie inne żywe organizmy. W artykule z magazynu Sufickiego napisano: świat jest żyjącą duchową istotą. Rozumieli to starożytni filozofowie i alchemicy, którzy odnosili się do duchowej istoty świata jako do anima mundi, duszy świata. W pismach czytamy, że anioły kierują od wewnątrz działaniem ludzi, lub że bogowie wpływają na ludzi. Najstarsze duchowe i naukowe nauki utrzymywały, iż hierarchia bogów, od aniołów, archaniołów po cherubiny i serafiny, są hierarchią wewnętrzną ludzkiej psychiki. Zgodnie z tym musimy zrozumieć, że gdy wszelkie antyczne mity i święte teksty mówią o duchowym wpływie istot wyższych, to chodzi o archetypowe siły obecne w nas, a nie o jakiś wpływ z zewnątrz. Tu zaczynamy widzieć doniosłość astrologii jako starożytnej formy nauki, która odrodziła się w XIX i XX wieku pod nazwą psychologia. Friedrich Nietzsche powiedział: dopóki postrzegasz gwiazdy jako coś nad sobą, dopóty nie posiadasz jeszcze wzroku mędrca. Jest to astropsychologia, odwzorowująca wewnętrzne właściwości psychiki. W czasach przedchrześcijańskich istniały szkoły, znane dziś jako szkoły mistyczne albo religie misterium. Informacje zakodowane w pismach i starożytnej architekturze pochodzą od adeptów nauk duchowych. Ich zamiarem była nauka inicjowania głębszego znaczenia tych mitów. To, co później nazwano Lucyferem, szatanem czy diabłem, symbolizowało ego, rywalizujące z Bogiem, reprezentującym jaźń. Prawdziwa jaźń jest epicentrum istoty ludzkiej. Jest to wszystko, czym jesteśmy. Natomiast fałszywe ego to koncepcja na własny temat, które stworzyliśmy w ciągu życia, wykluczające wszystkie właściwości i cechy, których w sobie nie akceptujemy. Jednakże ludzkość ma wolność wyboru, albo by kierować się prawdziwą jaźnią, albo poddać się pokusie próżności i materializmu fałszywego ego. To najistotniejsza cecha różniąca nas od zwierząt, nasza wolność wyboru. Wyboru, by podążać za własnymi pomysłami i ideami lub naturalnymi impulsami. Wyboru, by podtrzymywać naturę lub by ją zniszczyć. Ta wolność wyboru zaważa na losie całości organizmu zwanego ludzkością. Rak zaczyna się, gdy dana grupa komórek przestaje reagować na świadome sygnały organizmu. Takie komórki zaczynają rosnąć bez kontroli i rozprzestrzeniają się na inne części organizmu. To schorzenie jest oczywiste w naszym dzisiejszym świecie. Rak, toczący dziś Ziemię, jest dominacją naszego fałszywego ego, naszym odcięciem się od natury. Wśród ludzi próżność prowadzi do podziałów i rywalizacji. Rywalizacja prowadzi do strachu i chciwości. Chciwość prowadzi do oszustwa i braku moralności. Niemoralność jest podłożem dla chorób, które toczą naszą ziemię. Każdy akt nienawiści i destruktywności zaczyna się od samonienawiści i autodestrukcji. A wszystko zaczyna się zerwaniem komunikacji z całością.
przyrodzie wszystko, co postrzegamy za pomocą zmysłu, jest rezultatem dwóch podstawowych czynników. Wszystko, co istnieje, jest wynikiem relacji między wibracją i materią. Wibracja jest twórczą męską energią, której przeciwstawia się materia, będąca odbiorczą siłą żeńską. Tak zaczyna się reguła dualności. Z tą dualnością spotykamy się w starożytnych mitach i filozofiach, ale tylko wypaczone filozofie i pisma, ograbione z pierwotnego znaczenia, dają wrażenie, iż jeden z tych biegunów jest dobry, a drugi zły. Pierwotni mędrcy, adepci i szamani uczyli, iż obie są potrzebne i jedna nie będzie działać bez drugiej. Te dwa ważne składniki wspólnie tworzą wszystko we wszechświecie. To jest kymatika. Nawet język, logos, komunikacja wszystkiego w naturze opiera się na tej regule. Pete Peterson w swojej pracy Kymatics, Nauka przyszłości, stwierdza, iż natura wykazuje oznaki kymatiki we wszystkim. Zjawisko to okazało się być jedną z podstawowych sił pchających naprzód biologiczną ewolucję. Dan Winter odtworzył eksperyment mający udowodnić, że antyczny język hebrajski i sanskryt, gdy wypowiadane, tworzą częstotliwość wibracyjną, organizującą materię w święte geometryczne wzory. Po bliższym zbadaniu hebrajski, sanskryt, aramejski, arabski i inne stare narzecza mają swe korzenie w starszym języku celtyckim i prawdopodobnie są jeszcze starsze. W księdze Swamiego Murugesu, Nauka o mantrach, stwierdza on, że gdy osoba intonuje określoną mantrę w sanskrycie, podczas filmowania płonącej świecy, to intensywność, jak i kolor płomienia się zmienią dzięki wibrowanej częstotliwości. To samo zjawisko ma też wpływ na podnoszenie i obniżanie ciśnienia tętniczego. Cytuję, pewne dźwięki mogą wpływać na krążenie i system nerwowy. Cokolwiek daje takie zmiany wibracji, ma też wpływ na umysł osoby oraz otaczającą ją atmosferę, powodując jej ogrzanie lub schłodzenie. Wszystko to można zbadać i wykazać w praktyce. Ta na nowo odkryta wiedza o dźwiękach pokazuje, że dźwięk jest czymś więcej niż tylko sygnałem wibracyjnym. Dźwięk nie tylko ma wpływ na życie, ale też je podtrzymuje i rozwija. Działa jak przewodnik świadomych intencji między ludźmi, społecznościami i całymi cywilizacjami. Ale choroba psychiczna, z którą się zmagamy, na skutek dominacji naszego fałszywego ego, odbija się w zbiorowości. Nasz psychiczny rozłam spowodował nieprawidłową komunikację z naszym wewnętrznym ja. Dokładnie tak działają w ciele komórki nowotworowe. Kolektywnie stworzyliśmy barierę językową między ludzkością a resztą przyrody, działając niczym globalny nowotwór. Jak wiadomo z historii, skuteczność starożytnych języków została niemal wykorzeniona. Przekład alfanumeryczny hebrajskiego na angielski wykazuje zupełną odwrotność obu języków, powodującą nienaturalny efekt wibracyjny, kymatyczny. Dr. Lennon Horowitz napisał w swojej książce na temat DNA. 1/3 kory czuciowo-ruchowej zawiaduje językiem, jamą ustną, wargami i mową. Innymi słowy, częstotliwości emitowane podczas mowy ustnej i śpiewu sprawują potężną kontrolę nad życiem, wprowadzając w drganie geny mające wpływ na ogólne, dobre samopoczucie, a nawet ewolucję gatunku. Degradacja języka ma więc wpływ na biologię. Skoro coś tak podstawowego i ważnego jak język mogło tak łatwo zostać do tego stopnia zdegenerowane, to co jeszcze moglibyśmy stracić w ten sposób? Pomyśl o aspektach życia, które powodują ograniczanie twojej wolności. Rząd i organy ścigania, ubezpieczenia i firmy farmaceutyczne, podatki, pozwolenia na budowę, prawo jazdy i inne. Są setki, jeśli nie tysiące, zastrzeżeń, regulacji i ograniczeń naszej wolności. Czy wiesz, ile spośród wyżej wspomnianych dotyczy ciebie? Przyjrzyjmy się przepisom prawnym, którym aktualnie podlegamy. Prawo. Panuje powszechne, błędne wyobrażenie, że każdy przepis i rozporządzenie, któremu ludzie podlegają, jest prawem. Jednak jest wiele innych rodzajów prawa, którego ludzie przestrzegają, nie wiedząc, że ich nie dotyczy. Innym błędem jest myślenie, że konstytucja daje nam nasze prawa. Konstytucja to nic więcej, jak zapis praw, które i tak już posiadamy. Rodzimy się z niezbywalnymi prawami, którymi obdarzył nas Stwórca.
nie zostały nam dane i nie mogą zostać odebrane. Dana osoba może najwyżej wybrać, czy chce z nich korzystać, czy nie. Maritime Admiralty to prawo morskie. Zastępuje je prawo cywilne i obejmuje tylko tych, którzy dobrowolnie się na nie godzą. Z definicji prawo morskie to prywatne międzynarodowe prawo dotyczące stosunków prywatnych jednostek pływających po oceanie. Przyjrzyjmy się, jak i dlaczego formy prawne dotyczące korporacji, przedsiębiorstw i okrętów nałożono na żywe istoty ludzkie. Stało się tak poprzez formę magii słowa. Proste wypaczenie języka pozwoliło przekonać ludzi na całym świecie, że te międzynarodowe przepisy ich dotyczą. Jednym z panujących współcześnie przekonań jest to, że potrzebujemy licencji, zezwoleń, rejestracji i innych dokumentów, aby móc prowadzić pojazdy, używać publicznych dróg, budować, zakładać firmy czy przedsiębiorstwa. Niestety ta wiara nie jest niczym podparta i jest błędna. Struktura tych wierzeń napędzana jest przez prawo morskie. Ten kodeks prawny pierwotnie stworzono do zarządzania statkami sumującymi w zagranicznych portach w celu importowo-eksportowych. Dotyczy spraw bankowych i handlowych, a nie cywilnych. Gdy dany produkt wyładowuje się ze statku w zagranicznym kraju, to ten kraj bierze za niego odpowiedzialność, wystawiając certyfikat. Ten certyfikat wyznacza datę narodzin produktu pod opieką danego kraju. Pomyślmy, dlaczego wymaga się od nas certyfikatu urodzenia. Słownik terminów bankowych określa certyfikat jako dokument potwierdzający prawo własności. A więc wszyscy posiadający certyfikat urodzenia z definicji są czyjąś własnością. Czyją własnością? Ludzie używani są jako zastaw dla innych krajów, bo USA są bankrutem. Stany Zjednoczone ogłosiły bankructwo 9 marca 1933 roku. To wtedy rząd USA zaczął pożyczać pieniądze od prywatnej korporacji zwanej Rezerwą Federalną. Nie mając środków na spłatę długu, USA zaczęły jako zastawu używać obywateli. Wszelkie świadectwa urodzenia czy ślubu są dosłownie kwitami sklepowymi. Przyjrzyj się podobieństwom paragonu ze sklepu, a świadectwa urodzenia. Oba zawierają datę wydania, numer seryjny, numer pokwitowania, opis produktu i podpis upoważnionego urzędnika, który zawiadamia odpowiednią agencję rządową. Pomimo łatwej dostępności tych informacji, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że podlega prawu morskiemu. Dzieje się tak z powodu manipulacji językiem. Prawo morskie zmienia znaczenie słowa osoba z naturalnej, żywej osoby na korporację. Prawa jazdy, dowody rejestracyjne, polisy ubezpieczeniowe, zezwolenia budowlane, pozwolenia na broń czy na pracę, dokumenty podatkowe, certyfikaty narodzin i zgonu, mandaty i wiele innych rodzajów dokumentów, które jak kiedyś wierzono były absolutnie konieczne, mają zastosowanie tylko do osób prawnych lub korporacji. Po podpisaniu takiego dokumentu pośrednio oddajesz swoje konstytucyjne prawa i obniżasz swój status na bycie korporacją o dokładnie tej samej nazwie, co twoje nazwisko. Jedynym, co odróżnia twoje prawdziwe nazwisko od nazwy korporacji, jest to, że nazwa korporacji pisana jest samymi wielkimi literami. Jest to tak zwana capitis deminutio maxima. Zauważ, że na twoim prawie jazdy, świadectwie urodzenia, ubezpieczeniu i innych widnieją same wielkie litery, reprezentujące korporację o twoim nazwisku, a nie ciebie. Korporacja jest tak zwaną osobą sztuczną, a ty jako istota ludzka jesteś osobą naturalną. Oszustwo sięga głębiej, jeśli chodzi o sądy. W sądzie są krzesła dla świadków za drewnianą barierą. Oskarżony musi przekroczyć tę barierę i stanąć po tej stronie, gdzie siedzi powód oraz sędzia. Takie działanie symbolizuje wejście na statek. Teraz można działać na podstawie prawa morskiego.
Sędzia odgrywający rolę kapitana lub bankiera odpowiada za ustanowienie równowagi między stronami. To dlatego każda sprawa sądowa ma związek z pieniędzmi. Kapitan zajmuje się wyłącznie dysputą bankowo-handlową. Gdy rachunki zostają wyrównane, sprawa zostaje zamknięta. Żeby nie podlegać w sądzie prawu morskiemu, które nie chroni twoich praw, musisz unikać zgody, by reprezentować sztuczną osobę. Robisz tak, stwierdzając, że jesteś osobą naturalną. Nie masz imienia ani nazwiska, ponieważ one oznaczają nazwę korporacji. Przed sądem możesz poprosić o zaprotokołowanie twojej honorowej przysięgi. Każdy sędzia musi złożyć przysięgę, by praktykować prawo, ale musisz jasno poinformować sąd i przysięgę, że sędzia działa jako sędzia, a nie jako bankier. Pamiętaj, że jesteś naturalną, ziemską istotą ludzką. Nie rządzi tobą nic oprócz twojej świadomości. Prawa tworzone są wewnątrz społeczeństwa. Społeczeństwo, które stworzyło współczesne prawo, nazywamy społeczeństwem prawa. Ale najpiękniejszym elementem całego tego oszustwa jest fakt, że nie jesteśmy częścią społeczeństwa prawa, więc ich prawo nas nie dotyczy. Sędziowie, prawnicy i organy ścigania są częścią społeczeństwa. W tym społeczeństwie stworzyli swój własny język, oszukańczo podobny do angielskiego. Mają swoje przepisy, akty i regulacje, które wyglądają jak prawo, ale odnoszą się tylko do osób z tego społeczeństwa. To oznacza, że mandaty drogowe, ograniczenia wiekowe i wszystko oprócz niszczenia innych osób lub mienia nie dotyczy osoby naturalnej. Prawa dotyczą tylko osób spośród społeczeństwa prawa. Gra, która się toczy, jest iluzją. Możesz po prostu wybrać, by otworzyć oczy i odzyskać wolność, z którą się urodziłeś, a ograniczoną jedynie twoją własną wyobraźnią. To tylko kilka przykładów zapewniających, że twoje prawa są chronione. Jak dotąd, najlepszą metodą obrony przeciwko tym oszustwom jest świadomość przekrętów językowych i świadomość tego, jak formułujesz swoje wierzenia i koncepty. W religii i polityce ludzkie poglądy i przekonania niemal zawsze pochodzą z niesprawdzonej drugiej ręki. Od władz, które same nie badały sprawy, tylko przejęły poglądy od jeszcze innych, których opinie nie są warte złamanego grosza. Mark Twain. Wszystkie rodzaje przekrętów językowych odbijają się wewnątrz psychiki. Problem ludzkości polega obecnie na tym, że nie znamy siebie. Mamy pracę od 8 do 16, dom, dzieci, rachunki, telewizję, hobby i sprawy codzienne. I w końcu zaczynamy myśleć, że tym jesteśmy. Ale kim jesteśmy, pomijając stanowisko pracy, bycie matką czy ojcem, wierzącym czy ateistą, prawicowcem czy lewicowcem, czarnym czy białym, mężczyzną czy kobietą? Kim jesteśmy? Kim jesteśmy głęboko wewnątrz? Nie wiemy, bo za każdym razem, gdy słyszymy odpowiedź, której nie akceptujemy, negujemy ją. Odrzucamy ją i projektujemy na innych. To jest tłumienie. Widzimy, jak działa tłumienie na poziomie indywidualnym, ale jak działa na poziomie kolektywnym ludzkości? Co dzieje się, gdy cały świat odmawia, by poznać swoje prawdziwe wnętrze? Psychika. Carl Jung odkrył, że istnieje nieświadomość zbiorowa łącząca wszystkich ludzi. Znaczy to, że cała ludzkość współdzieli ze sobą jeden umysł. Uwidacznia się na przykładach wspólnej mitologii i symboliki dzięki badaniom nad polem morfogenetycznym i kinezjologii. Ta kolektywność stanowi globalny przykład nieświadomego umysłu człowieka, w ciele którego biliony komórek odbierają wspólny sygnał. Pasożyt zwany fałszywym ego, aby przetrwać, potrzebuje stałego dopływu pożywienia.
Jedzenie, paliwo i każda inna forma pożywienia to energia. Ludzka świadomość jest elektromagnetycznym polem energii. Gdy ten potencjał energetyczny zostaje użyty, wytwarza energię kinetyczną napędzającą fałszywe ego. Taki scenariusz ma miejsce od najmniejszych pasożytniczych organizmów, aż po zbiorowy organizm zwany ludzkością. Pasożyt uwalnia substancję powodującą, iż gospodarz ma ochotę na pożywienie potrzebne pasożytowi. Dopóki gospodarz nie jest świadomy, będzie żywił pasożyta, głodząc samego siebie. Podobnie Wilhelm Reich powiedział, że społeczeństwo cierpi na psychozę, wywoływaną zagłodzeniem naszych naturalnych, biologicznych instynktów. Stwierdził, iż stłumienie seksualne wspiera potęgę Kościoła, który dzięki seksualnym lękom i poczuciu winy bardzo głęboko zakorzenił się wśród wyzyskiwanych mas. Spowodował lęk przed władzą i przywiązał dzieci do rodziców. W rezultacie dorośli są służalczy wobec władz i kapitalistycznego wyzysku. Paraliżuje to krytyczne siły umysłowe ciemiężonych mas, gdyż odbiera im większość energii życiowej. W końcu paraliżuje rozwój sił twórczych i sprawia, że niemożliwe staje się realizowanie ludzkich aspiracji i wolności. W taki sposób dominujący system ekonomiczny, w którym jednostka z łatwością kieruje masami, zakorzenia się w psychice samozniewolonych. W powyższym stwierdzeniu Reich wskazał, że na poziomie zbiorowym tłumienie naturalnych funkcji, czy to biologicznych, duchowych czy emocjonalnych, poskutkuje nieprawidłowością, chorobą psychiczną. Ta choroba odbija się na masach poprzez zbiorową nieświadomość, działając niczym epidemia. Ludzkość toczy zaraza niezdolności do bycia wolnym. Jednostki oraz zbiorowość cierpią na brak zdolności do kierowania sobą samym na poziomie psychicznym, co w skali makro przejawia się jako rząd i zorganizowane religie. To otwiera nasz narodowy i indywidualny tron na kogokolwiek i cokolwiek. Otwiera na najgorszych władców, patriarchów cywilizacji, polityczną, społeczną, ekonomiczną i duchową dyktaturę, psychiczną tyranię. Ta prosta choroba naszej psychiki, brak odpowiedzialności i niedbanie o podstawową wolność, umożliwiła rządy każdego tyrana, który kiedykolwiek ludźmi rządził. Ludzkość wpadła w spirale strachu, apatii i nienawiści. Takie ludzkie instynkty napędzają hierarchiczny system polityczny i biurokrację, która ogranicza podstawowe ludzkie prawa do bycia szczęśliwym. Społeczeństwo oparte na strachu, apatii i nienawiści ustanawia system mający fundamentalny wpływ na zadowolenie jednostki. Tłumi on indywidualny rozwój, podtrzymując schematy wyższości i niższości i klasowość społeczeństwa opartą na fałszywych ideach. Mark Zimmerman. Jednak ci opresyjni tyrani, demonizowani przez masy, niczym się od nas nie różnią. Są z nami jednością. W książce Prorok Cahill Gibran napisał poetycko: tak jak święci i sprawiedliwi nie mogą się wznieść ponad to, co najwyższe w każdym z was, tak też nikczemni i słabi nie mogą upaść poniżej tego, co jest w was najniższe. Cahill Gibran. Każdy z nas ma potencjał, by popełniać najstraszliwsze grzechy, jak i żeby okazać innym najpiękniejsze współczucie. To jest właśnie definicja choroby tkwiącej w ludzkiej psychice i duszy. Nie walczymy z ludźmi, ale ze zwierzchnościami, władzami, rządcami świata ciemności i złymi duchami na wyżynach. Pomyśl o którejś z władz, jakie według ciebie stoją ponad tobą. Rody królewskie, przywódcy rządowi, ONZ, organizacje finansowe, korporacje czy molochy medialne. To wszystko są przejawy naszego fałszywego ego. Są fizycznymi oznakami naszej własnej choroby. Wymagają naszego świadomego uczestnictwa, świadomej energii, żeby przetrwać. Ponieważ bez naszej współpracy, bez dostarczania im pożywienia, którym jest nasza chęć współpracy, umrą z głodu.
Są uzależnieni od naszego pragnienia, by ktoś nami rządził. Obecnie typowym symptomem chorobowym ludzi jest nasze wypieranie się choroby. Tłumienie. Stale tłumimy cechy, których w sobie nie akceptujemy. To dlatego tak trudno jest zobaczyć fałszywe ego i jego liczne przejawy. Naród może przetrwać głupich i ambitnych, ale nie przetrwa wewnętrznej zdrady. Cyceron. Oto prawdziwa natura fałszywego ego. Działa tak, by odciągać naszą uwagę od wolności, jaką naprawdę dysponujemy. Aby ten psychiczny pasożyt mógł przetrwać, musi nam podawać substancję, dzięki której będziemy od niego zależni. W tym wypadku pożywieniem jest energia naszej świadomości, a żebyśmy chcieli nią żywić pasożyta, podaje nam strach, powodujący, że błagamy o ochronę. Funkcje zachowawcze każdego organizmu sprowadzają się do dwóch podstawowych działań. Musi mieć możliwość wzrostu, utrzymania się przy życiu, ale także musi mieć zdolność obrony. Dr. Bruce Lipton. Jeśli więc tylko rośniesz, nie mając zdolności obronnych, stajesz się czyimś pożywieniem. Przetrwanie wymaga równowagi między wzrostem a obroną. W całej historii cywilizacji i ludzkiej ewolucji widać, że naturalny jest dla nas stan wzrostu, a obrony powinniśmy używać tylko w chwilach zagrożenia. Nie da się równocześnie rozwijać i bronić. Tak więc, gdy odczuwamy potrzebę obrony, hormony stresu w ciele odcinają dopływ krwi do trzewi i jelit, odpowiedzialnych za wzrost ciała. Chodzi o to, że gdy krew trafia do ramion zamiast do trzewi, pozostają one bez krwi, a co za tym idzie, ciało nie rośnie, ale jest gotowe do walki. A kiedy walka się kończy, krew z powrotem trafia do trzewi, pobudzając wzrost. Jednak w dzisiejszym świecie panuje całodobowy, nieustanny lęk. Mamy więc stały zalew hormonów stresu w ciele. Dopływają stale, powodując naszą gotowość do ucieczki lub walki. Jesteśmy gotowi w każdej chwili, bo mamy się na baczności. Problem w tym, jak przy tym dysponujemy energią. Większość tracimy na samoobronę. Nie przetrwasz, jeśli stale będziesz w trybie obrony. Jeśli pasożyt potrafi kontrolować strachem, może wywołać w nas lęk, przed którym tylko on może nas obronić. Niedawno dał temu przejaw Zbigniew Brzeziński, były sekretarz stanu, który wspiera Baracka Obamę. W swojej książce Wielka Szachownica stwierdza, w miarę jak Ameryka coraz bardziej staje się społeczeństwem wielokulturowym, może mieć coraz większe trudności z wypracowaniem konsensusu co do polityki zagranicznej, chyba że stanie w obliczu wielkiego zagrożenia z zewnątrz. Nawet Reichsführer partii nazistowskiej Hermann Göring świetnie podsumował tę grę w popyt i podaż. Ludzi zawsze można podporządkować przywódcom, fałszywemu ego. To łatwe. Jedyne, co trzeba zrobić, to wmówić im, że zostali zaatakowani oraz potępić pacyfistów za brak patriotyzmu i narażanie kraju na niebezpieczeństwo. To działa w każdym kraju. Działa też tak samo w każdej oddzielnej psychice. Pamiętaj, że fałszywe ego ma tylko jedno pragnienie, by stać się większe i potężniejsze niż prawdziwa jaźń. Ta choroba powoduje, że wierzymy, iż jesteśmy oddzieleni od reszty przyrody. Dlatego widzimy taki wzrost zależności od technologii. Dlatego widzimy taką niedbałość o ziemię i środowisko. I dlatego też widzimy taką zajadłość, rasizm, seksizm i wszystkie inne formy dyskryminacji prowadzące do zbrodni, przemocy, wojen, a w końcu globalnej destrukcji organizmu.
Ów nieustanny stan lęku, zamieszania, podziałów, w których tonie nasz świat, jest przejawem fałszywego ego, tworzącego sztuczne zagrożenie. Jeśli ludzie popierają swą tożsamość na identyfikacji z władzą, wolność budzi ich niepokój. Potem muszą ukryć ofiarę w sobie, stosując przemoc wobec innych. Arno Green. Symbole. Wielu spośród prezydentów Stanów Zjednoczonych było między sobą spokrewnionych. Ród Busha miał więzy krwi z licznymi byłymi prezydentami. George Washington, Millard Fillmore, Franklin Pierce, Abraham Lincoln, Ulysses Grant, Rutherford Hayes, James Garfield, Grover Cleveland, Theodore Roosevelt, William Taft, Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Richard Nixon i Gerald Ford. Michael Tsarion w swoich pracach zwrócił uwagę, iż Bush jest blisko spokrewniony z wszystkimi europejskimi monarchami. Łączą go więzy krwi ze wszystkimi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Drzewo genealogiczne Busha jest udokumentowane aż do XV wieku. Jest bezpośrednim potomkiem Henryka III oraz siostry Henryka VIII, Marii Tudor. Jest też potomkiem Karola II. George W. Bush jest też w prostej linii potomkiem Godfroya de Bouillon. Godfroy był pierwszym królem Jerozolimy po odbiciu jej z rąk Saracenów, czyli średniowiecznych islamistów. Co ciekawe, obecna okupacja Bliskiego Wschodu przez Stany Zjednoczone została ustanowiona przez tę samą rodzinę, George'a Busha seniora w 1991 roku i ponownie w 2003 przez George'a Busha juniora. George Bush junior jest kuzynem obu swoich kontrkandydatów na urząd prezydencki podczas obu kadencji Ala Gore i Johna Kerry. Prezydent Barack Obama także jest spokrewniony z George'em W. Bushem, a także Geraldem Fordem, Lyndonem Johnsonem, Harrym Trumanem, Jamesem Madisonem i brytyjskim premierem Winstonem Churchillem. Przeciwnikiem Obamy był John McCain, który jest potomkiem Roberta de Bruce, szkockiego króla Williama I, a także Godfroy de Bouillon. Chyba najciekawszym aspektem więzów krwi jest to, że cały brytyjski ród królewski pochodzi od muzułmańskiego proroka Mahometa poprzez arabskiego króla Sibyl. Następnie poprzez królów portugalskich, kastylijskich, a w końcu króla Edwarda IV. To całkiem inna historia od tej, którą lansują na co dzień media, a więc idei wyższości rodowej. Została ona obalona przez czołowy autorytet w kwestiach rodowodów arystokratycznych, Bjorksa Pirage'a. To pokazuje, że z jednej strony jest prawdziwa wersja, a z drugiej podrobiona iluzja przedstawiana społeczeństwu. Jaźń, ego. Pokrewieństw jest mnóstwo i są dobrze udokumentowane w książkach takich jak Bjorksa Pirage'a. Chodzi w tym o to, że to nie tylko ci sami ludzie, ale te same intencje ludzi na wysokich stanowiskach monarchii, dynastii arystokratycznych czy demokracji dawniej i obecnie. A wszyscy spokrewnieni są zarówno fizycznie, jak i symbolicznie. Ta rasa niesie ze sobą symbol naszej choroby. By osiągnąć pełniejszy obraz samego siebie, musisz sobie szerzej uświadomić te aspekty siebie, o których istnieniu nie wiedziałeś. Łatwo je dostrzec, gdyż pojawiają się jako twoje symptomy. Ken Wilber. Symptomy. Tymi symptomami jest nasza psychoduchowa choroba, wojny, terroryzm, sztucznie wykreowane katastrofy i przywódcy. Póki ludzie pozostaną nieświadomi swoich popędów i swej natury, nigdy nie dowiedzą się, dlaczego takie rzeczy mają miejsce i czemu tacy ludzie obejmują tak potężne stanowiska. Powodem, dla którego przez tysiące lat nie udało nam się na dobre rozprawić z tymi archetypowymi władcami, jest to, że od tysięcy lat walczymy z symptomami choroby, a nie jej przyczynami. W miejsce każdego zdeprawowanego rządu, który przejmą rewolucjoniści, spośród uciskanego ludu zawsze wyrosną dwa kolejne. Ponieważ przyczyna zepsucia rządu nie leży w jednostce, która mu przewodzi.
istnieje w psychice każdego człowieka. Nieświadomy gospodarz śmiertelnego pasożyta zrobi wszystko, żeby uniknąć zaakceptowania własnej niezdolności do bycia wolnym. Ludzie zrobią wszystko, choćby najbardziej absurdalne rzeczy, byle tylko nie zmierzyć się z własną duszą. Carl Jung. Jesteśmy pozbawieni zdrowego rozsądku na tyle, że garstka ludzi, którzy przestają projektować na innych i stawiają czoło własnym demonom, są postrzegani jako neurotycy. W jednym z artykułów z 1953 roku napisano: badania wykazały, że osobnik odizolowany od znanego sobie środowiska społeczno-kulturowego staje się neurotyczny. Gdy dana osoba nie posiada zewnętrznego obiektu, z którym może identyfikować swoje mroczne emocje, zaczyna postrzegać w sobie takie rzeczy, których wcześniej nie chciała zauważyć i pozostawała nieświadoma, skąd się wzięły oraz jak sobie z nimi radzić. Stawianie czoła naszej wewnętrznej naturze jest dziś praktycznie nieznane. Bez względu na to, ile cywilizacji powstaje i upada, to nasza kolektywna świadomość kreuje nasz aparat rządowy, a nie pojedynczy ludzie. Definicją szaleństwa jest robienie czegoś w kółko, za każdym razem spodziewając się innych rezultatów. Albert Einstein. Po niezliczonych próbach ludzie powinni załapać, że fizyczny odwet może nie być rozwiązaniem. A jednak, tysiące lat później, z technologią zdolną, by klonować DNA, pojazdami szybszymi od dźwięku i próbnikami w kosmosie, nauką radzącą sobie niemal z każdą chorobą, a my nadal nie rozpoznaliśmy, jak ważne są myśli i świadomość. To właśnie jest szaleństwo. I każdy z nas jest za tę psychiczną epidemię odpowiedzialny, bo zabijamy posłańca, nie bacząc na wiadomość, którą przynosi. Jaźń. W latach 90. troje laureatów Nagrody Nobla z medycyny odkryło, że główną funkcją DNA nie jest synteza białek, jak dotąd uważano, lecz odbiór i transmisja energii elektromagnetycznej. Mniej niż 3% funkcji DNA związane jest z produkcją protein, a ponad 90% funkcji wiąże się z dziedziną bioakustyki i bioelektryczności. Dr Leon Horowitz. Dlaczego to takie istotne, że DNA związane jest z bioelektryką? Instytut HeartMath odkrył, iż serce i mózg utrzymują stałą łączność, wywierając na siebie wzajemny wpływ. Jednak nie jest powszechnie wiadome, że serce wysyła o wiele więcej informacji do mózgu niż mózg do serca, a sygnały płynące z serca mogą wpływać na percepcję, procesy emocjonalne i wyższe funkcje kognitywne. Serce wytwarza też w ciele najsilniejsze rytmiczne pole elektromagnetyczne, które da się zmierzyć, badając fale mózgowe otaczających nas osób. Jesteśmy dosłownie elektromagnetycznym przejawem naszych najwyższych funkcji kognitywnych. Zachowanie się elektromagnetyzmu w świecie jest ewidentnym dualizmem. Wszelka materia zawiera ładunki negatywne i pozytywne, co oznacza, że organizmy opierają się na tej podstawie. Naturalną homeostazą każdego organizmu jest równowaga pomiędzy obiema polaryzacjami. Co więcej, badania nad energetyką emocjonalną wskazują, iż pole serca jest nośnikiem informacji emocjonalnej i pośredniczy w bioelektromagnetycznej komunikacji w ciele i poza nim. Badania wskazują, że pole serca wyraźnie się zmienia, gdy doświadczamy różnych emocji. Rejestrują go mózgi otaczających nas osób i najwyraźniej potrafi wpływać na komórki, wodę i DNA. Strach, substancja dostarczana przez kolektywnego pasożyta, tworzy wyraźny sygnał bioelektryczny odbierany przez gospodarza. Sygnał taki jest rozpowszechniany wśród organizmów w naszym środowisku i rozchodzi się po całym organizmie, chyba że zostanie zrównoważony siłą przeciwną.
Dr Fritz Alan Poe odkrył, że komórki naszego ciała komunikują się z pomocą biofotonów, które są malutkimi cząstkami światła i pojedynczymi elementami pola elektromagnetycznego. System komunikacji, taki jak w ciele, istnieje też pomiędzy ludźmi, a nazywany jest rezonansem morficznym. Wiedzieli o tym starożytni szamani i mędrcy. Takie nauki były powszechne wśród prehistorycznych kultur. To nie przypadek, iż ekspresja artystyczna i rytuały stały u podstaw starożytnych cywilizacji. Sztuka stanowiła osobistą metodę wyrażania ciemnej strony psychiki i uświadamiania jej sobie. Spełniała funkcję psychoterapii. Rytuały odbywały się według dat astrologicznych. Jak wiadomo, badanie gwiazd i planet odzwierciedla naszą własną astropsychologię. Szamani wykonywali rytuały według terminów astrologicznych, korelujących z rytmem okołodobowym czy cyklem psychologicznym. Rytuały dawały uczestnikom świadomość ich wnętrza i zapobiegały tłumieniu treści psychologicznych. Dopóki ludzie stawiali czoła własnym wewnętrznym demonom i akceptowali je jako swoje, nie projektowali ich na świat fizyczny. Jeśli wydobędziesz na wierzch to, co jest w tobie, to co wydobędziesz, cię ocali. Jeśli nie wydobędziesz tego, co jest w tobie, to czego nie wydobędziesz, cię zniszczy. Gnostyczny Chrystus. Zwoje Morza Martwego, skutki naszej choroby psychicznej zaczęły narastać po serii katastrof, zmuszając kolektyw do życia w ciągłym stanie napięcia. Ten stan ogromnego stresu obniżył odporność społeczeństwa. Nasze ciała stały się bardziej podatne na choroby. Podobnie ludzkość poczuła się chora, kiedy wielkie lądy znalazły się pod wodą. Całe plemiona i cywilizacje zostały zmuszone do przesiedlenia się, a ich rytualne praktyki stosowane dla zachowania zdrowia psychicznego zostały wstrzymane, by mogli przetrwać katastrofę i znaleźć nowe domy. Szamani zostali rozrzuceni po całym świecie. Te informacje były jednak ukrywane. Kazano nam wierzyć, że zaawansowane cywilizacje, jak na przykład egipska czy kultura Majów z Ameryki Środkowej, wyłoniły się, nie pozostawiając śladów stopniowego rozwoju, który doprowadził ich do cywilizacyjnego szczytu. Mamy wierzyć, że niesamowita wiedza matematyczna, astrologiczna, rolnicza, ekonomiczna, polityczna i architektoniczna wzięła się znikąd. Wielu współczesnych badaczy doszło do wniosku, że wiedza o pochodzeniu cywilizacji jest tuszowana. Nie dziwi fakt, że za tuszowaniem tej wiedzy stały dokładnie rody przywódców politycznych i religijnych, o których wspominaliśmy wcześniej. Oto niektóre z godnych uwagi aktów palenia ksiąg i ważnych tekstów historycznych. Jednak pomimo wszystkich prób tuszowania faktów, w wielu krajach wciąż istnieją szczątkowe informacje o rozproszeniu starszych cywilizacji. Istnieje mnóstwo dowodów na to, iż starożytne kultury odwiedzały Amerykę dużo wcześniej, przed europejską kolonizacją. Barry Fell napisał w książce Ameryka przed naszą erą. Istnieją starożytne zapiski, znalezione w niemal wszystkich częściach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Ameryki Łacińskiej, pisane w różnych językach i alfabetach europejskich, datowanych na 2500 lat wstecz. William Comenius Beaumont napisał: cywilizacje Majów i Tolteków nie rozwinęły się w Ameryce, lecz pojawiły się tam już rozwinięte, z dobrze rozwiniętą sztuką i systemem pisma hieroglificznego, podobnego do egipskiego. Odkryto, że istnieje tysiące prehistorycznych miejsc w Nowej Anglii, a w wielu innych północnych stanach istnieją inskrypcje, rzeźby i kopce stworzone przez druidów nawet 800 lat przed naszą erą. By zatuszować całkiem te informacje, rządzące rody nie tylko nakazały palenie wszelkich tekstów i dokumentów opisujących prawdziwą historię, ale kazały także wymazanie kultur pochodzących od starożytnych szamanów. Największym ludobójstwem kiedykolwiek dokonanym było i wciąż jest unicestwienie plemion szamańskich. Zatraciliśmy własne korzenie i nie znamy już rytuałów. Taniec smoka czy taniec ducha Indian amerykańskich. O co w nich chodziło? Wszyscy szamani świata, wykonując rytuały, tańcząc harmonicznie, wzmacniali system odpornościowy ziemi. Lecz zostali wymordowani. Miało to miejsce w XVII wieku i działo się według programu. Gdy napotkasz tubylców, masz ich wytępić.
Kolumb razem z królewskimi agentami został wysłany w swą misję, by zachwiać życiem Indian i przejąć zasoby mineralne. Odwiedził każdą z wysp karaibskich, kradnąc złoto i biorąc tylu zakładników z plemienia Tano, ile się dało. Według Leach Trabicha w ciągu 3 lat wymordowano 5 milionów Indian. W ciągu 15 lat plemię Arawak, liczące 250 tysięcy osób, zostało kompletnie wybite. Liczba ludności Stanów Zjednoczonych przed najazdem Europejczyków wynosiła ponad 12 milionów. 4 stulecia później zredukowano ją o 95% do 237 tysięcy. Od 1494 do 1508 roku, dzięki wojnom, niewolnictwu i kopalniom, zginęło 3 miliony osób. Kto w przyszłości w to uwierzy? Ja, piszący jako naoczny świadek, ledwo mogę w to uwierzyć. Moje oczy widziały czyny na tyle obce ludzkiej naturze, że pisząc o tym teraz, cały drżę. Bartolome de las Casas. Innym z agentów rodu fałszywego ego był Hernando Cortes, który zdziesiątkował plemię Azteków i ograbił je z surowców. Podobnie kuzyn Cortesa, Francisco Pizarro, który podbił peruwiańskich Inków. Takie zbrodnie miały też miejsce w Afryce, Nowej Zelandii, Nowej Gwinei, Timorze Wschodnim i po dziś dzień w Kanadzie. Są to celowe działania mające pogrzebać wszystkie pozostałości starożytnego świata i naszej prawdziwej historii. Błędem byłoby jednak posądzanie i obwinianie każdego, kto zajmuje się polityką czy religią, za tłumienie wiedzy. To naturalne, że ludzie pragną duchowego zrozumienia, gdy istnieje dziś tyle wypaczeń i przeinaczeń tekstów duchowych. Z powodu tego braku mądrości duchowej, uczciwi ludzie, starający się tylko zrozumieć swoje miejsce w świecie, stają się pierwszym celem tych, którzy chcą wykorzystać ich wrażliwość. Ego stale czuje się niepewnie i ma potrzebę kontrolowania. Ego jest w nas czymś podrzędnym, ale zachowuje się, jakby było najważniejsze. Stąd ten rozłam pomiędzy ego a nieświadomością, czy jaźnią. Działa tu też rodzaj kompleksu Mesjasza, gdzie projektujemy ideały Zbawiciela na kogoś, oczekując, że nas ocali, bo sami nie chcemy się z tym zmierzyć i zrozumieć, dlaczego czujemy się niepewnie i czemu czujemy, że nie mamy wystarczającej siły, by kierować swoim życiem. Gdy spojrzymy na ruch New Age, który jest kolejną pułapką, w którą ludzie mogą wpaść. Poszukują czegoś tak usilnie, że przyjmują wszystko, co zostanie im podane. Ale nie opiera się to na prawdziwym zrozumieniu, za to jest znów rodzajem poglądów religijnych. Ludzie poszukują czegoś nowego, nowego typu duchowości. Chcą poprawić siebie, coś zmienić, ale cały ten proces został uprowadzony. Tak naprawdę doprowadzi cię do kolejnego typu grupowej mentalności, czy religii New Age, czymkolwiek jest, ale ludzie wciąż nie będą zdolni, aby się od tego uwolnić i podążać swoją ścieżką, co, jak myślę, jest bardzo istotne. Każdy z nas ma trochę schizofreniczną, podzieloną wewnętrznie osobowość. Martin Luther King. W erze przedchrześcijańskiej istniało wiele potężnych kultów. Najważniejsze to astralny, astrolatria, solarny, saturnowy, księżycowy i kulty grzyba. Łatwo pojąć, że kult lunarny tworzyli czciciele bóstw księżycowych. Wielbienie bóstw słonecznych znamionowało kult solarny. Kult saturniczny Fenicjan i Kananejczyków czcił El, czy Eli. Biblijny opis Eksodusu Żydów z Egiptu pokazuje, że po wejściu do Kanan połączyli lunarny kult Isis, solarny kult Ra i saturnowy kult El, dzięki czemu powstał Isis, Ra, El, Izrael. Stary izraelicki kult i mitologia, wielbienie Haszem, legendy patriarchalne, pobyt w Egipcie mają swe korzenie w religii świętego grzyba, rozwiniętej ze starożytnej, bliskowschodniej filozofii płodności, John M. Allegro.
żydowska mitra, muzułmańskie turbany i berety wojskowe wywodzą się z kultu grzyba. Ale jednym z pierwszych i najważniejszych był kult gwiazdowy, astralny. Mnóstwo tych kultów stworzono na potrzeby szamanów i w ramach opieki nad ziemią. Jednak niektóre z nich przejęto dla innych celów. Jak to we wszystkich rządzących instytucjach, w obrębie głównej struktury powstały mniejsze kulty pojedynczych bóstw. Kult Dionizosa i kult Mitry to tylko dwa przykłady. Do dziś widzimy mitraistyczną czy frygijską czapkę jako symbol na dolarze Liberty, godłach wielu krajów, fladze Paragwaju, pieczęci Senatu Stanów Zjednoczonych, a nawet podczas świąt zwanych Bożym Narodzeniem, obchodzonych przez kulty solarne. W kultach dionizyjskich obchodzono liczne festiwale, jak Wielkie Dionizje w Atenach, podczas równonocy wiosennej. Kluczowym punktem tego festiwalu był konkurs Taimela, podczas którego w amfiteatrze występowali poeci, muzycy i artyści. Muzycy zwolnieni byli z podatków, a członkowie cechu artystycznego nie brali udziału w operacjach wojskowych. Kult Dionizosa do dziś wciąż jest żywy jako przemysł rozrywkowy. Kościół chrześcijański jest encyklopedią kultów prehistorycznych. Fryderyk Nietzsche. W Starym Testamencie opisano, jak do tego doszło. Elitarne dynastie wyznawców tych kultów działają dziś w świecie poprzez swych potomków i są niesłychanie potężne. Jordan Maxwell. Kulty te nadal istnieją i trzymają ważne stanowiska władzy cywilizowanego świata. Ale najważniejszym ich zadaniem jest manipulowanie ludźmi, by na to przyzwalali i brali w tym udział. Umysł świadomy jest umysłem kreatywnym, z którym się identyfikujesz. To on myśli. Jest też umysł podświadomy, bezpodmiotowy. Jest jak magnetofon, który nagrywa zachowania, a po naciśnięciu guzika odtwarza je. Jest automatyczny. To niezwykle wygodna sprawa, bo nie musimy się od nowa uczyć. Gdy coś wiemy, możemy uczynić z tego schemat. Problem w tym, że podstawowe schematy wierzeń i zachowań, zaprogramowane w podświadomości, pochodzą od naszych nauczycieli, rodziców i środowiska. Większość osób nie wie, jak łatwo poddajemy się wpływom środowiska. Każda osoba, każda napotkana sytuacja, każde słowo usłyszane w telewizji może się świadomości wydawać mało ważne, ale podświadomość jest tak skonstruowana, że pozwala, aby bez Twojej uwagi miały na Ciebie wpływ wszystkie bodźce zewnętrzne. Pytanie więc, czy prowadzimy życie świadome, czy nieświadome? Neurologia doszła dziś do tego, że podczas naszego rozwoju jedynie 5% życia kontroluje umysł świadomy, a 95% kontrolowane jest przez podświadomość, zaprogramowaną przez innych ludzi. Problem w tym, że gdy te programy działają, nie zauważamy ich. Sceptycy powiedzą, świadomość, archetypy, astrologia, nic z tego, przecież tworzymy wszystko używając rąk, a nie umysłu. Archetypy nie są fizyczne, nie mogą mieć na mnie wpływu, ale jesteśmy świadomi tylko małej cząstki naszych reakcji i nie uświadamiamy sobie, że całe kraje, cywilizacje, które sądzą, iż są wolne i niezależne, podświadomie zbyt się tej wolności i niezależności bojąc, będą błagać o rząd. They will beg to be governed. A jeśli nie potrafią zająć się tym sami, to jak myślicie? Kto świadomie czy nie podejmie tę odpowiedzialność? Zazwyczaj jest to osobnik silny, męski, archetyp animusa. Gdy czujemy zagrożenie, nie szukamy matki, która nas nakarmi, ale ojca, który nas obroni. No i widzimy w tej epoce strachu, katastrof, epoce pasożyta, dominację płci i męskiej. Jednym z podstawowych kanałów, którymi oddajemy odpowiedzialność i energię świadomości, są pieniądze. Nie chcemy się przyznać, że nasza zależność od pieniędzy jest słabym punktem, bo będzie to oznaczać, że sami ponosimy winę, a broń Boże nie podejmiemy odpowiedzialności za własne życie. Obwiniamy więc pieniądze. Oto podstawa całej iluzji, jaką wybudowało wokół nas fałszywe ego. Pieniądze są ponoć źródłem wszelkiego zła. Jednak nie mogą być złe, ponieważ są tylko symbolem. Symbole niosą jedynie wiarę i ducha osób je stosujących. Oznacza to, że symbol papierowych pieniędzy wyciąga na powierzchnię niecne zamiary i degenerację fałszywego ego.
Pieniądze istnieją tylko dlatego, że uznajemy, iż są coś warte. Aby jeszcze lepiej zilustrować naszą niezdolność do wolności, oddaliśmy kontrolę nad naszymi wymyślonymi pieniędzmi prywatnej korporacji zamiast rządowi federalnemu. Nie ma przepisu, który nakazywałby nam używanie banknotów rezerwy federalnej jako waluty. Wybieramy ją sami, bojąc się alternatywy, niezależności. Nikt nie jest zniewolony bardziej niż ci, którzy błędnie wierzą w swoją wolność. Goethe. Ale nie chodzi o pieniądze, ale o energię. Bo pieniądz jest tylko materialnym przedmiotem, który pozwala miliardom pragnąć tej jednej rzeczy, skupiając swą energię na tym samym. To nie o nową plazmę, dom, pracę czy status nam chodzi, ponieważ wiemy, że jesteśmy tak naprawdę pusi. Ludzie czują smutek, samotność i pustkę i chcą zapełnić ją materializmem, sądząc, że poczują się dzięki temu lepiej. Albo chcą stłumić poczucie pustki, posiadając przedmiot. Chodzi więc o to, by wyprojektować naszą zależność na zewnątrz, na coś, nad czym nie mamy żadnej kontroli. Cała rywalizacja, którą dziś widzimy, niszczenie się, wojny, ściganie się o sprawy materialne, rabowanie planety i rozrywanie jej na strzępy, by móc poczuć, że wygrałeś, wszystko to jest destruktywne, nie tylko dla samej planety, ale dla ludzkiej cywilizacji. Bo nasza cywilizacja rozkwita dzięki współpracy, a umiera przez współzawodnictwo. Jeśli popatrzysz pod kątem tej prawdy, zobaczysz czekającą nas zagładę. Wszyscy mamy swoje wewnętrzne demony w życiu, ale spodziewamy się jakiejś potwornej, diabelskiej postaci jak z filmu. Jednak naszymi demonami są codziennie spotykani ludzie. Ludzie, z którymi się sprzeczamy, którym zazdrościmy lub których nienawidzimy. Ci, których krzywdzimy, fizycznie lub emocjonalnie. I nie tyle dlatego, że im zazdrościmy albo nienawidzimy czegoś w tych ludziach, ale dlatego, że nienawidzimy tego, iż przypominają nam o nas samych, odzwierciedlają te nasze cechy, których chcielibyśmy mieć więcej, albo te, których nie chcemy mieć wcale. Więc co robimy? Łagodzimy ból nie przez naprawę czy walkę z własnymi demonami, ale przez walkę z osobami, które nam o nich przypominają, poprzez krzywdzenie ludzi, przypominających cechy, których u siebie nie lubimy. A gdy nie wiedząc czemu, stajemy się sfrustrowani tak, że nie panujemy nad emocjami, obwiniamy za to innych, winimy za to dosłownie wszystko, co może być katalizatorem naszej nienawiści. To samo robimy zwierzętom. Zwierzęta są idealne, bo nie potrafią się bronić. Są doskonałym katalizatorem naszej wewnętrznej agresji, pomieszania, nienawiści. Przenosimy to na coś całkowicie bezbronnego. Jak nieświadomy swych działań musi być człowiek, który torturuje, okalecza i traktuje brutalnie żywe istoty. Pomyśl, jak bardzo trzeba być pozbawionym współczucia względem życia, aby nie współczuć całym populacjom, nawet nie pojedynczemu stworzeniu, ale całej populacji danego gatunku, budowanego wyłącznie jako towar handlowy. Jednak coś innego jest bardziej niebezpieczne niż to, że ludzie są okrutni wobec zwierząt, bo wszyscy już o tym powszechnie wiedzą.
Mnie niepokoją ludzie, którzy sprzeciwiając się bestialstwu, znęcaniu się nad zwierzętami, sądzą, że są tacy prawi, że czują się usprawiedliwieni, by krzywdzić tamtych w odwecie. Bo tamci są nieświadomi okrutni, a ci stają się okrutni świadomi i czują się z tym zupełnie w porządku. Czują, że ich obowiązkiem jest wymierzyć tamtym sprawiedliwość, jakby byli jakimiś przedstawicielami władzy. Takim ludziom będzie o wiele trudniej załapać, dlaczego przyciągają tyle wewnętrznej nienawiści i złości. Wydają się zupełnie nie rozumieć, że to inna forma dokładnie tej samej nienawiści. Co więc robimy, byle tylko nie zmierzyć się z wewnętrznymi demonami, gdy uświadomimy sobie, kurde, może to nie w porządku, żeby krzywdzić inne stworzenia. Ego musi podsunąć nam jakąś bardziej ezoteryczną formę okrucieństwa, byśmy przejawiali tę samą nienawiść, tę samą postawę wzburzenia, ale na inny sposób i skierowaną przeciw innej grupie. Ale ludzie zawsze w końcu poczują pustkę i zniecierpliwienie, bez względu na to, ile razy przenosili winę na kolejne osoby czy grupy. Potrzebujemy w życiu chaosu, pragniemy destrukcji, błagamy o katastrofy, ponieważ bez tych rzeczy, działających jako rodzaj egzorcyzmu lub katalizatora, zaczynamy dostrzegać to w sobie, a tego nie chcemy. Możemy się uporać z wojnami, z terroryzmem, z upadkiem giełdy czy kryzysem ekonomicznym. Możemy się z tym uporać, ale naprawdę boimy się, żeby nie zacząć zauważać swojego wewnętrznego chaosu. Przyjmiemy milion wydarzeń takich jak 11 września, byle ani na chwilę nie ujrzeć naszej samonienawiści. Skutecznie niszczymy samych siebie nienawiścią udającą miłość. Życie pełne jest bólu i prawdopodobnie jedynym bólem, którego możemy uniknąć, jest ból biorący się z prób uniknięcia bólu. R.D. Lang. Poznanie naszej własnej mrocznej strony to najlepszy sposób radzenia sobie z mroczną stroną innych. Carl Jung. A najciekawsze jest to, że codziennie spotykamy się z rzeczami, które albo akceptujemy, albo odrzucamy. Istotne jest nie tyle to, co akceptujemy, a co odrzucamy. Ile co jest w nas takiego, że ciągnie nas do jednych rzeczy, a od innych odrzuca. Istnieje elementarny, dualny konflikt siły i słabości, przyciągania i odrzucania. Kiedy uświadamiasz sobie, iż świadomość, przytomność, ta niepojęta esencja ożywia materię, by stała się otaczającym nas życiem, odnajdujesz źródła tego konfliktu. Wyjaśniono to jako wdech i wydech Brahmy, regres i rozwój Arymana i Lucyfera w ujęciu antropozoficznym. Jony dodatnie i ujemne elektryczności, siła męska i żeńska, yin i yang, istnienie i pustka. To wszystko są sposoby na opisanie tego samego procesu behawioralnego, który ma swój początek w świadomości. A jeśli pozbędziesz się z umysłu wszystkich obrazów, koncepcji i postarasz się poczuć różnicę między tymi dwoma biegunami, zauważysz, że wszystkie scenariusze i możliwości pojawiające się na świecie miały początek we wspólnym źródle. Milion osób powie ci, dlaczego Biblia jest rzekomo Słowem Bożym i powinieneś trzymać się jej słowa. A inny milion osób powie ci, że to tylko forma kontroli umysłów i nie warto w to wierzyć. Wszyscy powiedzą ci, na co uważać i co powinieneś wiedzieć, które informacje są dobre, a które złe. A ja się zastanawiam, co czyni ludzi autorytetami, mogącymi mówić innym, co jest prawdą, a co fałszem. I dlaczego przeczysz czemuś, albo akceptujesz coś na podstawie sugestii innych? Czemu sam o tym nie decydujesz? Informacja jest tylko informacją. Nie ma czegoś takiego jak dobra i zła informacja. Jest tylko to, co z nią zrobisz. Niech wszystko będzie twoją Biblią. Podejdź do każdej informacji, osoby czy zdarzenia z otwartym umysłem. Bo to twoja odpowiedzialność, by zareagować w wybrany sposób. Nie oglądaj się na stado ani na konwenanse. To twoja odpowiedzialność. To jest punkt, w którym bez względu na to, ile osób powie ci, że robisz coś dobrze czy źle, nie będziesz uzależniony od ich akceptacji.
Gdybyśmy chociaż codziennie kwestionowali nasze działania, procesy myślowe i świadomie decydowali się na to, co uważamy za dobre, to byłaby, jak myślę, boskość. Prawdziwy szamanizm. Według mnie to właśnie oznacza bycie prawdziwie żywym. W tym świadomym, żyjącym wszechświecie nie ma praw natury, są tylko zwyczaje. Nie ma nic na zewnątrz wszechświata, co egzekwowałoby na nim prawo. Iluzja stałości praw natury wzięła się stąd, że nie ma potrzeby łamania zwyczajów. Gdy muszą zostać zmienione, żeby zapewnić organizmowi przetrwanie, widzimy to, co nazywamy ewolucją. Nasz umysł zbiorowy kształtuje naszą ewolucję. A świetnym na to przykładem jest eksperyment, jakiego dokonał John Carrad w 1998 roku. Jego zespół umieścił komórki nietolerujące laktozy w środowisku, w którym za pożywienie miały wyłącznie laktozę. Zgodnie z prawem natury, każda z tych komórek powinna była umrzeć. Jednak nieoczekiwanie przetrwały wszystkie. Każda z nich zrozumiała problem, z którym musi się zmierzyć i zastąpiła enzym nieznoszący laktozy na taki, który przetwarza laktozę na pożywienie. Skoro komórka ma zdolność decydowania, jak i kiedy ewoluować, gdy zagraża jej wymarcie, to wszystko inne też tak potrafi. Istnieje przekonanie, że ludzkie ciało jest maszyną biochemiczną kontrolowaną przez geny i dlatego zachowanie, emocje, zdrowie i życie kontrolują geny, których nie kontrolujemy. A więc jesteś ofiarą. Geny kierują twoim życiem. Nie możesz ich wybrać i zmienić. A te, które posiadasz, programują to, co będzie. W moim eksperymencie z komórkami łodyg, który rozpocząłem w 1967 roku, wyodrębniłem jedną komórkę i umieściłem na płytce Petriego, gdzie dzieliła się co 10 godzin. Podzieliłem więc powstałe komórki na trzy grupy i umieściłem na odrębnych płytkach. Potem zmieniłem pożywkę na każdej z płytek. Na jednej komórki zaczęły tworzyć kość, na drugiej mięśnie, a na trzeciej tkankę tłuszczową. Co steruje losem komórki? Początkowo wszystkie były genetycznie identyczne. Czyli to nie geny nimi sterują, bo wszystkie miały te same geny. Różniło się tylko środowisko. Nagle więc doznałem olśnienia. Mój Boże, ja uczę, że geny kontrolują życie, a tu komórki pokazują mi, że geny reagują na życie. Gdy więc potrafisz kontrolować reakcję, możesz sterować życiem. Chodzi o to, jak odbierasz środowisko, jak twój umysł je postrzega. A kiedy to zrozumiesz, możesz osiągnąć najwspanialszą ekspresję, aby w pełni żyć i być zdrowy. Chodzi o to, jak reagujesz na świat. W obliczu finansowej katastrofy świata, nieustannych politycznych i religijnych wojen oraz rosnącego poczucia zagubienia i utraty sensu, wielka ilość energii tłoczona jest ku powierzchni zbiorowego umysłu. Ewolucja nie przebiega stopniowo, ale w nagłych skokach i zachodzi w razie wielkiej potrzeby przetrwania organizmu. Obecnie doszliśmy do historycznego punktu, gdzie nastąpi wybór. Albo wybierzemy wolność, albo pozostaniemy zniewoleni. Zmierzymy się z naszym prawdziwym ja, albo nadal będziemy walczyć z cieniem. Pozostaniemy zdrowi, albo pozwolimy rozwijać się chorobie. By żyć, albo by umrzeć. Wybór należy do ciebie.